Dzień gram Pedro Pedro Hell. I to jest oczywiście odcinek z moim wizerunkiem. Mam się spodobać, zostawcie łapki w górę i suby. A my zaczynamy przechodzić do Tower of Hell. Nie, podróbę Tower of Hell. I w ogóle to dołączył się jeszcze drugi widz, ale główny bohater jest ten pan. Więc no. A tam jest dobra. Ja. Dobra, teraz gramy jakiś Oby Ben, bo tamto to była zwykła podróba Tower of Hell. W sumie to w podróbę Tower of Hell grałam też na odcinku z Gastrolą 29, więc po tym filmie możecie wpaść na odcinek z Gastrolą 29. A teraz mieliśmy Oby na jakiś Oby Bena. Okej, Ben odbiera. To jest podobny horror, ale to nie jest straszne. Bo muszę się ciszyć. Dobra. Dobra, więc zaczynamy. Dobra, to jest. Okej, tu mamy. Chodź. Okej. No i musimy tu przeskakiwać. Pozdrawiam tego widza, który wam się teraz wyświetla na ekranie. No, mam tyle tych widzów, że nie pamiętam ników, sorry. Ale pozdrawiam się, bo właśnie z nim przed chwilą grałam. No, on został chyba na tym Tower of Hell, niestety, ale już nie będziemy wchodzić do niego i mu tego mówić. Bo po prostu to po odcinku z nim pogram. Mogę nawet z nim nagrać następny odcinek. A gdzie jest tamten widz? Już dawno przeszedł chyba. Czy się następny tak. Kurde. Właśnie widzka mi napisała, że niestety nie będzie na odcinku z. No, w odcinku, gdzie wszyscy widzowie się ścigają, ale spokojnie, bo będą inni widzowie, więc nie martwcie się, bo dalej będzie super odcinek. Dobra, zmieniliśmy ostatecznie serwer na Tower of Hell, więc o, i w Tower of Hell. On jest na różowym etapie, więc. Nie wiem, czy poczeka na mnie, ale spróbujemy to na szybko jakoś przejść. Pyk, pyk. Boże. O. Przenikającej pojawiające. Dobra, to idź dalej. Dobra. Co? I mamy nową rundę, nowe przeszkody. Mam nadzieję, że będą jakieś łatwiejsze. Tamte nie ukryłam, że były trochę trudne, a szczególnie jedna z dziesięciowych bloki. Ale. Dobra. Kurde, już spadłam. No, coś się nie udaje. To jest ten widz, którym nagrywam, ten, który przede mną chodzi teraz. Chodził, bo już nie. Pyk. Ja nie mogę, ale to jest Tower of Hell, to jest gra, przy której możesz sobie popsuć telefon, więc nie polecam grać w tą grę. Nie na żarty oczywiście, ale jest trochę wkurzającą grą,
No chyba, że umiecie parkoura, to jest dla was mega spoko gra. To jest po prostu gra tylko dla tych, którzy umieją parkoura, bo najgorsze jest to, że tutaj się nie respisz na miejscu, na którym zginąłeś. Ale tu chyba stage nie ma. W sumie to nie pamiętam. Ostatnio w Tower of Kyle grałam podczas nagrywania z widzem. I gdzie ja poszłam? Poszłam za daleko. Dobra, ja mam kolejny. Nie wiem, czy to można nazwać stage'em, bo nie wiem, czy to w ogóle jest stage, ale... Kurde, udaj! Ej, czy jak jest charakter, to tam się zrespię? Po prostu zobacz, co są stage. Aha, no to nieźle. W tym roku nie ma stage'y. W ogóle ktoś już jest tam wysoko, widzicie? Tam na szarym, kurde, ktoś jest. Jak to? Chyba jakiś kozaczek musi być tam. Tak, kurde, tak wysoko już jest. No serio, to jest wkurzające. Tower of Hell jest wkurzające. Ale zawsze się bardziej wkurzałam. Teraz jakoś się nie wkurzam mega. A powinno być na odwrót, że bardziej się powinnam wkurzać na odcinkach, że mi nie wyjdzie coś. Ja pierdzielę. O. Dobra, idziemy razem z widzem. Chodź. Aha, idzie. Gdzie on idzie? Ha. A ja sobie kupię tego. Też to chcę. Czy to efekt? Poczekaj. Się kupię te efekty. Ale dobra. O, widzę, że widz chyba na mnie czekał, więc już idę. O nie, on spadł. Dobra, poczekamy. Aha, ja też padłam. To już nie poczekamy. Okej, po tej rundzie skończymy ten odcinek. Bo będzie za drugi. Nie byłabym sobą, gdybym mi spadła i właśnie pod koniec odcinka dołączyła w Gesslerowo 29. To był koniec odcinka, jeżeli ktoś się spadł, zostawcie łapki w górę. Pa!